Przyjdź Duchu Święty przez serce Maryi. Z darem mądrości, męstwa, rady i rozumu, umiejętności, pobożności, bojaźni Bożej. Otwieraj nas, Duchu Święty, na początku tego dnia, na słowa życia pochodzące od Jezusa, Baranka Bożego. Maria, Maria, Malasza, Maraleno, Adonai, 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 Adonai. Pan mówi do swoich uczniów, czyli do nas również, bo jesteśmy Jego uczniami. Chcemy nimi być. Kilka wskazówek, jak Go naśladować. Bo naśladować Chrystusa to wielkie błogosławieństwo, to wielki dar. Dar Ojca, naśladować Jego Syna. Dlatego jesteśmy tutaj i wiele osób teraz modli się z nami i będzie modliło, bo chcemy być Jego naśladowcami, iść po Jego śladach. Pan zostawił nam ślady, bardzo wyraźne. Chociaż wiemy, że ten świat próbuje zamazać, zakurzyć ślady Jezusa, przeszkadzać nam w naśladowaniu Go. Nie ma piękniejszego dzieła, jak naśladować Pana, Jezusa, Króla i miłość naszych serc. Więc Pan prosi, a nawet ostrzega, żeby psom i świniom nie dawać tego, co święte, nie rzucać pereł. Kto to są psy? Kto to są świnie? Trzeba powiedzieć prosto. Niestety, niektórzy ludzie. Czasami się zdarza, że ktoś w rozmowie, kiedy jest kłótnia, mówi do drugiego właśnie takie mocne słowa. Jesteś świnią. Ty świnio. Czyli jest to wyraz pogardy do tej osoby albo też wyraz takiego sprzeciwiania się złu, które czyni. Już brakuje słów na takiego człowieka, który tyle zła czyni i się cieszy z tego i szydzi sobie z tego. Jest jak świnia, która papla się w swoim błocie i kocha to błoto. I taki człowiek też jest podobny również do innego stworzenia, do psa. Są ludzie podobni do świni, ale są także ludzie podobni do psa. Czasami też zdarza się, że ktoś mówi w kłótni ty psie. I tym podobne słowa, takie też przekleństwo, złorzeczenie. Pan Jezus więc zachęca nas, abyśmy uważali na takich ludzi. Więc świnia się papla w błocie, je wszystko, a pies czasem je wymiotuje, gryzie, szczeka, warczy, prowadzi takie psie życie, czyli takie nędzne. Więc są ludzie, którzy prowadzą takie życie. Jak chce im się dać to, co święte, czyli naukę Chrystusa, perły Jego. Jezus jest perłą, Jezus jest naszym skarbem. I to, co uczynił, to, co powiedział nam, Jego łaska, Jego sakramenty, to wszystko jest dar. Dar Jego miłości, więc tym ludziom nie możemy tego dawać. Oni to oplują, podepczą, zbluźnią. Dla nich nie ma świętości. I tacy ludzie depczą to, co dajemy im dobrego, dlatego nie wolno im to dobro dawać. Jeżeli im to damy, to przyczynimy się do tego, że właśnie oni będą bluźnili Bogu. Nie będą błogosławili Boga, nie będą Go kochali. Będą Go jeszcze kolejny raz obrażali, więc nie możemy na to pozwolić. Rzeczy święte, perły duchowe,
dajemy tym, którzy są owieczkami, gołąbkami, barankami. Takim ludziom dajemy. Oni tego nie podepczą. Oni to uszanują, uczczą. Czyli ludzie, którzy podobni są do Jezusa, bo Jezus jest barankiem. Ludzie, którzy żyją w Duchu Świętym, dlatego można ich nazwać gołąbkami. Takim ludziom dajemy co święte i oni to przyjmą do serca. Dajmy im perły i oni będą nimi ozdobieni. Wszystko więc, co pochodzi od Chrystusa i dajemy takim ludziom, to oni to przyjmą z radością i dziękczynieniem. Będą wielbić Pana, Jezusa, Baranka Miłości i Światła. Co robią ludzie, którym dajemy te skarby, jeszcze wróciwszy do nich? Obrócą się przeciwko Tobie też i będą Ciebie szarpać, gryźć, atakować. Będą bluźnić Bogu i Ciebie znieważać. Będą Cię szkalować i oczerniać, że to dobro, które czynisz, jest złem. Będą tak przekręcać. Będą wszystko obracać przeciwko Tobie, każde dobro, które czynisz i które im dajesz. Więc ponownie uważajmy na takich ludzi. Niestety są tacy ludzie w naszych środowiskach, w pracy, nawet zdarzają się w rodzinach, zdarzają się również niestety w kościele. Więc my, którzy pragniemy być owieczkami, barankami, gołąbkami, czyńmy dobro wszystkim, które chcielibyśmy, aby oni nam również czynili, które chcielibyśmy, żeby bliźni nam czynili. To znaczy, jeżeli jesteśmy w potrzebie i chcielibyśmy, żeby nam ktoś, kiedy jesteśmy chorzy, cierpiący, ubodzy, pomógł, to samo czyńmy tym, którzy są w takiej potrzebie, w takim cierpieniu, zranieniu, bólu. Nie bądźmy obojętni na biedę i nędzę naszych, szczególnie tą duchową, czasem też i materialną, naszych zranionych braci i sióstr. Bo to jest istota prawa i proroków, czyli czynić miłosierdzie i miłość, dobro wszystkim. Tym, którzy tego potrzebują. Ale jeżeli chodzi o świnki, o psy, oni nie uszanują tego dobra, które im czynimy. Trzeba za nich się modlić, tak. Trzeba modlić się o ich nawrócenie, uwolnienie i zbawienie, tak. Ale dobro takie, modlitewne, tak. Trzeba za wszystkich się modlić, aby wszystkich Pan uratował. Ale czynić miłosierdzie tym, którzy to przyjmą, którzy tego potrzebują, którzy są pozostawieni przez innych, ale my ich nie zostawimy. Ty takiego człowieka, takiej osoby nie zostawiaj. Bo wtedy w Tobie wypełni się prawo i nauki proroków, kiedy będziesz czynić miłosierdzie. Przecież Pan Jezus czynił to miłosierdzie wszystkim. Jakie piękne było Jego miłosierdzie i jest. I prosi Pan też, aby unikać szerokiej bramy i przestronnej drogi, która prowadzi do zguby i potępienia. A idzie nią się popełniając różnego rodzaju grzechy. Szczególnie te najwstrętniejsze, najcięższe, zabijające dusze. Unikajmy tego. Jeżeli ktoś jest na takiej drodze, jeżeli ktoś próbuje przejść przez taką bramę, zawróć, nie idź tą drogą. Tą autostradą do piekła. Nie. Pan chce nas od tego zachować i naszych bliźnich, tych, których kochamy, za których się modlimy, naszych nie tylko bliskich, przyjaciół, dobrych, ale także nieprzyjaciół, bo za nich też się modlimy. Chcemy, aby oni też byli uratowani, bo tak czyni człowiek, który jest Jezusowy, który jest naśladowcą Pana. I zachęca nas Pan i prosi, proponuje. A skoro proponuje, to idźmy tą drogą Pana, która jest właściwie wąską ścieżką. Zdarzają się takie wąskie ścieżki w lasach, zarośnięte, ale jednak można przez nie przejść. Bardzo ciasne są. Czy na przykład w górach,
kiedy się przechodzi po różnych niebezpiecznych graniach. Z jednej strony, z drugiej strony jest przepaść, ale jest ścieżka w środku. I trzeba nam tą ścieżką iść, która prowadzi do życia wiecznego, szczęścia wiekuistego. A na końcu tej drogi jest ciasna brama, bardziej jak furtka. Małe drzwiczki, które prowadzą do Boga, do światłości. Kiedy się przez te drzwiczki wchodzi się do raju, w którym nigdy nie będzie brakować mi Boga, ani Jego łaski. A więc to jest odpowiedź Pana dla nas na początek rekolekcji. I Pan mówi z bólem na pewno i smutkiem, a mało jest takich, którzy ją znajdują, tą ścieżkę i tą małą bramę. Ale pozwolił nam, że my znaleźliśmy tą ścieżkę i tą bramkę. Te małe drzwiczki są otwarte dla nas. Ta droga jest nam wskazana przez Ewangelię i komentarz do Ewangelii, czyli ta książeczka o naśladowaniu Chrystusa. Wiemy, co mamy czynić. Poznamy jeszcze więcej woli Bożej, ale nie zabraknie nam łaski, aby w życiu codziennym, każdego dnia, krok po kroku iść tą ścieżką. Niewielu na niej jest, ale są, idą. Niektórzy są zmęczeni, udręczeni, upadają, ale powstają zaraz i idą dalej do przodu. Nie cofają się, nie zatrzymują, nie schodzą z tej drogi, bo po jednej i po drugiej stronie jest przepaść. Idą prosto. Nie ma innej opcji, innego celu, tylko ten najlepszy, jedyny. Znaleźliśmy tą ścieżkę, tą małą drogę, tą bramę, te drzwi. Nie lekceważmy tego. Nie pogardzajmy tym, co świat odrzuca i czym pogardza. Na końcu ten świat, jego grzechy będą wzgardzone, będą odrzucone i potępione. Nie miejmy nic wspólnego z tym światem. Ale módlmy się, aby ludzie z tego świata weszli na tą drogę życia, aby ją znaleźli. I zachęcajmy do tego wszystkich, których spotkamy, z którymi będziemy rozmawiać. Zachęcajmy do tego. To jest nasze też powołanie, tak? Czynią naśladowcy Chrystusa. Mówić ludziom, idźcie tą drogą, drogą Pana, drogą Jezusa. Jeżeli chcecie być zbawieni, szczęśliwi w Bogu, chcecie kochać Boga na wieki, to jest ta droga.